Partnerem odcinka jest właściciel portalu i aplikacji BookBeat, oferującej dostęp do tysięcy e-booków i audiobooków w wersji online lub offline, do słuchania i czytania gdziekolwiek i kiedykolwiek jesteś. BookBeat można wypróbować przez 14 dni za darmo. Jednak ze specjalnym kodem przygotowanym tylko dla widzów kanału Podejrzani, aplikację można wypróbować za darmo przez 30 zamiast standardowych 14 dni. Aplikacja po okresie próbnym proponuje do wyboru trzy rodzaje abonamentu. Od 20 godzin do nielimitowanego czasu słuchania książek w miesiącu. W BookBeat znajdziesz nasz audiobook To powie ci tylko detektyw. Jak zdradzają Polacy. Wywiad rzekę z prywatnym detektywem Dariuszem Korganowskim na temat jego pracy przy sprawach dotyczących zdrad małżeńskich. Tym razem w cyklu Kryminalne opowieści Polska na kanale YouTube Podejrzani przenosimy się do Poznania, aby kontynuując wątek pseudokibicowskich grup przestępczych, opowiedzieć o bojówce Kolejorza, czyli Lecha Poznań, która poza bójkami czy ustawkami zajmowała się też na szeroką skalę handlem środkami odurzającymi. Poznań to miasto położone na Pojezierzu Wielkopolskim, nad rzeką Wartą, będące historyczną stolicą Wielkopolski i siedzibą władz województwa wielkopolskiego, liczące ponad 530 tysięcy mieszkańców. W sierpniu 1920 roku we wchodzącej dziś w obszar Poznania miejscowości Dębiec powstał klub piłkarski Lutnia Dębiec, który z czasem zyskał patronat Polskich Kolei Państwowych, a w 1957 roku stał się Lechem Poznań, potocznie nazywanym przez związki z kolejami Kolejorzem. Na przestrzeni lat Lech Poznań ośmiokrotnie sięgnął po tytuł Mistrza Polski, pięciokrotnie po Puchar Polski i sześć razy po Superpuchar Polski. Zajmuje piąte miejsce w tabeli wszechczasów Ekstraklasy i od 2002 roku nieprzerwanie występuje w najwyższej klasie rozgrywkowej. Jak wokół większości klubów piłkarskich, także wokół Lecha Poznań zebrała się grupa zagorzałych fanów. W 2001 roku powołali oni do życia stowarzyszenie Wiara Lecha, które oficjalnie współpracowało z klubem do 2013 roku. Dwa lata wcześniej Wiara Lecha założyła własną drużynę piłkarską Kibolski Klub Sportowy Wiara Lecha Poznań, nazywany też drużyną Wiary Lecha, w skrócie DWL. A oficjalnym zrzeszeniem fanów Lecha Poznań zostało Stowarzyszenie Kibiców Lecha Poznań. Zmiany te i powstanie Kibolskiego Klubu Sportowego tłumaczono m.in. coraz częstszym powiązywaniem środowisk pseudokibicowskich z półświatkiem przestępczym, a także coraz bardziej uciążliwymi restrykcjami, na przykład w zakresie stosowania pirotechniki na meczach, co miało odbierać klimat i sens wspierania ulubionej drużyny. Nie ulega wątpliwości, że tak jak przy innych klubach, tak i przy Lechu Poznań, obok zwyczajnych kibiców, organizowali się też pseudokibice, którzy faktycznie niejednokrotnie mieli zatargi z prawem. Już w listopadzie 2008 roku policja donosiła o zatrzymaniu na Pomorzu 113 pseudokibiców Lecha Poznań, którzy przyjechali na mecz z Lechią Gdańsk. Wszystko zaczęło się od tego, że ochrona nie chciała wpuścić na stadionowy sektor przeznaczony dla przyjezdnych kilku fanatyków Kolejorza znajdujących się pod wpływem alkoholu. To sprowokowało przeszło 100-osobową grupę kiboli spośród 600-osobowej grupy fanów do zaatakowania ochrony i forsowania zabezpieczeń. Wśród ujętych mężczyzn byli nawet 15-latkowie. Uczestnicy zdarzenia usłyszeli m.in. zarzuty czynnego udziału w niebezpiecznym zbiegowisku publicznym, za co groziło im do 3 lat pozbawienia wolności. Zaledwie 2 tygodnie później w ręce wielkopolskich funkcjonariuszy policji wpadło 13 pseudokibiców Lecha Poznań, których podejrzewano o napad na 2 autokary przewożące kibiców z Tilonu Gorzów. Mieli za tym stać członkowie grupy Young Freaks 98, zrzeszającej młodszych fanatyków Lecha Poznań. Do ataku doszło pod koniec sierpnia 2008 roku na autostradzie A2 w okolicach Konina. Kibole Kolejorza, poruszający się kilkunastoma samochodami, zablokowali autokary i prowokowali pasażerów do bójki. Byli uzbrojeni w kije baseballowe, kastety czy specjalne ochraniacze.
Eskalacji udało się uniknąć, a kierowcy autobusów, wykorzystując dogodny moment, staranowali pojazdy napastników i uciekli. W zatrzymaniu wytypowanych sprawców brało udział ponad 100 policjantów. Podczas realizacji zabezpieczono pałki, kastety, rękawice, ochraniacze, a także środki odurzające i pistolet z amunicją bojową. Pseudokibice usłyszeli zarzuty udziału w nielegalnym zbiegowisku i sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Groziło im do 8 lat za kratkami. Sprawa była rozwojowa i rzeczywiście w lutym 2009 roku w Gostyniu w ręce antyterrorystów dostali się kolejni dwaj kibole. 26-letni Łukasz W., pseudonim Gucio, i 20-letni Amadeusz T. Policja wtedy również znalazła ochraniacze, rękawice oraz kilka noży. Wciąż zapowiadano dalsze zatrzymania. Co ciekawe, mimo młodego wieku Gucio miał już spędzić za więziennymi murami 7 lat, a funkcjonariusze organów ścigania zatrzymywali go w sumie 15 razy. Pierwszy raz, gdy miał zaledwie 12 lat. W jego kartotece znalazły się bójki, pobicia, napady, rozboje, kradzieże czy posiadanie środków odurzających. Matka Łukasza W., Maria W., początkowo nie miała zastrzeżeń do działań policji przy zatrzymaniu jej syna w lutym 2009 roku. Po kilku tygodniach złożyła jednak skargę, bo funkcjonariusze zniszczyli jej drzwi, byli niegrzeczni i zabrali telefony, za które płaciła abonament. Służby przekazały, że takie postępowanie było zgodne z prawem, a telefony zostaną zwrócone po zakończeniu postępowania. Łukasz W., podobnie jak jego kompani, nie został tymczasowo aresztowany i jak się okazało, nie przestał działać. Na początku 2019 roku głośno było o sprawie dźgnięcia nożem dwóch 25-letnich braci w klubie Cocoa w Gostyniu. Jednego w klatkę piersiową, drugiego w brzuch. Ofiary były znane w lokalnym półświatku. Prokuratura wszczęła wówczas śledztwo o usiłowanie podwójnego zabójstwa, do którego jako podejrzanego zaczęła poszukiwać właśnie Gucia. Ten po kilku dniach zadzwonił do prokuratury i poprosił o możliwość dobrowolnego stawiennictwa się bez konieczności zatrzymania, na co śledczy przystali. Prawdopodobnie Łukasz W. zdecydował się na ujawnienie za namową dziewczyny, która w sprawie usłyszała zarzuty utrudniania postępowania. Tymczasem ostatecznie Guciowi zarzucono nie usiłowanie zabójstwa, a pobicie i napaść z użyciem niebezpiecznego narzędzia w postaci noża na dwóch 25-latków. Zamiast dożywotniego pozbawienia wolności, groziło mu od roku do 10 lat. Nie przyznawał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Sąd Okręgowy w Poznaniu w 2011 roku, po rozpoznaniu apelacji od wyroku Sądu Rejonowego w Gostyniu, podtrzymał orzeczenie w mocy, skazując tymczasem prawomocnie Gucia na łączną karę 7 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, a drugiego uczestnika zajścia, Fryderyka M., pseudonim Fryta, na rok i 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 5 lat. W czasie, gdy toczyła się już sprawa napaści z klubu Cocoa, nad bojówką pseudokibicowską Lecha Poznań Young Freaks 98 zaczęły zbierać się czarne chmury. W październiku 2009 roku przegrała ona starcie z kibolami Lechii Gdańsk, a w lutym 2010 roku poznański zarząd Centralnego Biura Śledczego uderzył w wysoko postawionych członków grupy, uważanej za regularny gang, który organizował w latach 2008-2009 ustawki, między innymi z Motorem Lublin, Zawiszą Bydgoszcz czy wspomnianą Lechią Gdańsk. Dokonywał rozbojów i handlował środkami odurzającymi, przede wszystkim amfetaminą, marihuaną, kokainą oraz tabletkami ekstazji. Przeszło 500 funkcjonariuszy zatrzymało wówczas 16 osób, w tym uważanego za szefa bojówki Mirosława O., pseudonim Olaf, i jego bliskiego współpracownika Przemysława Z., pseudonim Żaba. Groziło im do 15 lat więzienia. Nie przyznawali się do winy. Jak relacjonowali wówczas dziennikarze programu Uwaga telewizji TVN, którzy byli świadkami zatrzymań, różne gangi kiboli Lecha Poznań posługiwały się kilkoma nazwami, takimi jak Brygada Banici, powstała w latach 90.,
Mafia z Bułgarskiej, Boys to Fight, Ultras Lech czy wspomniane Young Freaks 98. Struktura tego ostatniego miała charakter hierarchiczny i była jasno określona. Na jej czele stał jeden przywódca. Co najmniej od 2006 roku miał nim być Mirosław O., pseudonim Olaf. Pod nim formował się kilkuosobowy zarząd bojówki. Jeszcze niżej byli łącznicy, żołnierze oraz najniżsi w strukturze gryzonie, czy tak zwany plankton. Niższy szczebel nie miał bezpośredniego kontaktu z wyższym, za to łącznicy w kilkadziesiąt minut potrafili w razie potrzeby zebrać pokaźną grupę kiboli. Pseudokibice stworzyli fundusz, z którego finansowali m.in. wyjazdy na mecze, wsparcie dla członków grupy trafiających za kratki, czy swoistą pensję Olafa, wynoszącą nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie. Mirosław O. pilnował, by na stadionie Lecha Poznań panował spokój. Pseudokibice pełnili ważną rolę w klubie. Nieformalnie ochraniali mecze, a ustawki organizowali w miejscach odosobnionych, takich jak lasy, slangowo nazywając starcia grzybobraniem bądź przeciąganiem liny. Wprowadził też w gangu zakaz przyjmowania środków odurzających i nakaz trenowania sportów walki. Część z członków bojówki prowadziła własne kluby sztuk walki, inni pracowali jako ochraniarze na klubowych bramkach, byli studentami czy mężami i ojcami. Łączyły ich interesy, a poza tym zamiłowanie do sportu, walki i agresja. Ze słów funkcjonariuszy CBŚ wynika, że aby ją podbić, potrafili ponoć przed ustawką zjeść nawet kilka tatarów, a potem doprawić butelką syropu czy substancjami dopingowymi. W sprawie Young Freaks 98 występowało łącznie ponad 100 podejrzanych. Jednak akt oskarżenia z 2011 roku objął kilkudziesięciu z nich, nie tylko z Poznania, ale i z innych dużych miast. Wówczas w jednym z materiałów Głosu Wielkopolski adwokat Artur Tarnowski, broniący części oskarżonych, zastanawiał się, czy organizację ustawek można w ogóle rozpatrywać jako przestępstwo. Mówienie o istnieniu jakiegoś gangu od ustawek jest absurdalne. Ci mężczyźni to po prostu fanatyczni kibice Lecha. Są przywiązani do barw klubowych. Umawiają się na dobrowolne bójki gdzieś w lasach z kibicami innych drużyn. Obie strony chcą się bić, więc komu to przeszkadza? Kto ponosi szkodę? Rok 2014. 7 lipca Centralne Biuro Śledcze zatrzymało 9 pseudokibiców kolejorza podejrzanych o przemyt i wprowadzanie do obrotu znacznych ilości środków odurzających. Ujawniono przy nich gotówkę, 44 tysiące euro oraz 50 tysięcy złotych i 11 kg marihuany, wycenianej na przeszło 300 tysięcy złotych. Za taką działalność mogli trafić do więzienia nawet na 12 lat. Realizacja była efektem śledztwa prowadzonego od połowy 2013 roku. Wszystko zaczęło się od namierzenia lokalnych dealerów, od których funkcjonariusze dotarli do głównego organizatora procederu, 34-letniego pseudokibica Lecha Poznań. Początkowo miał on sprzedawać mniejszym handlarzom środki odurzające nabywane w Poznaniu. W lutym 2013 roku do spółki z 38-letnim pseudokibicem z okolic Gniezna postanowił rozszerzyć pole działania. Ten ostatni wpadł niemal od razu, kiedy pod jednym z marketów odbierał paczkę zawierającą 2,5 kg środków odurzających. 34-latka ujęto miesiąc później wraz z jednym z dostawców. Mieli przy sobie kilogram marihuany. Tymczasem w 2015 roku w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy rozpoczął się proces Young Freaks 98, jako że tam najbliżej miało wielu oskarżonych i przemawiała za tym ekonomika procesowa. W maju 2016 roku podczas finału Pucharu Polski, rozgrywanego na Stadionie Narodowym w Warszawie między Legią Warszawa a Lechem Poznań, pseudokibice drugiej z drużyn rzucali na boisko odpalone race. Jedna z nich trafiła bramkarza Legii Arkadiusza Malarza. Mecz wielokrotnie wstrzymywano, a ostatecznie wydłużono go o 12 minut. Po raz 18 po Puchar Polski sięgnęła Legia Warszawa, wygrywając z Poznaniakami 1-0.
Zachowanie kiboli było przedmiotem analiz Polskiego Związku Piłki Nożnej, który rozważał nałożenie na Lech Poznań kary w wysokości ponad 100 tysięcy złotych oraz wykluczając zespół z gry w Pucharze Polski w kolejnym sezonie. Nie była to pierwsza sytuacja, kiedy pseudokibice Kolejorza pozwalali sobie na wiele podczas meczu wyjazdowego w ramach Pucharu Polski. W 2011 roku niejaki Daniel B. w trakcie pucharowego finału w Bydgoszczy, rozgrywanego także między Lechem Poznań a Legią Warszawa, kopnął operatorkę kamery telewizji N-Sport, w wyniku czego zniszczeniu uległ sprzęt wart nawet 150 tysięcy złotych. Demolowanie stadionu przez kiboli obu stron wywołało szkody rzędu kolejnych kilkuset tysięcy złotych. 32 osoby wówczas zatrzymano. Mecz po serii rzutów karnych 5-4 wygrała Legia Warszawa. Daniel B. był już wtedy notowany. W 2009 roku usłyszał wyrok roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 5 lat za pobicie. Ponownie przypomniał o sobie w roku 2014, kiedy to zatrzymano go w miejscowości Rataje pod Chodzieżą, gdzie w jednym z klubów zachowywał się agresywnie, brał udział w bójce, potłukł lampę i zaatakował policjantów. Na początku 2018 roku zapadł wyrok wobec grupy przestępczej, na której czele miał stać Mirosław O., pseudonim Olaf. Sprawa dotyczyła głównie kierowania i udziału w gangu, który organizował kibolskie ustawki. Olaf i Żaba usłyszeli wyroki pozbawienia wolności, a pozostali oskarżeni więzienia w zawieszeniu. Strony złożyły odwołania. Środowiska pseudokibicowskie Lecha Poznań, mimo akcji policji i wyroków sądów, miały się względnie dobrze. We wrześniu 2020 roku fanatycy Kolejorza wzięli udział w ustawce z kibolami Zagłębia Sosnowiec, którą wygrać mieli ci ostatni. Dwa miesiące później wszczęto śledztwo w sprawie kolejnego narkotykowego gangu kiboli Lecha Poznań. Organom ścigania udało się pozyskać do współpracy co najmniej jednego z członków tej grupy. Nieoficjalnie wiadomo, że był to Artur K., pseudonim Kolor, którego wówczas zatrzymano, a w lodówce w jego altanie ogrodowej znaleziono przeszło 2 kg amfetaminy. W lutym 2021 roku Poznańskie Centralne Biuro Śledcze Policji doprowadziło do zatrzymania 8 osób, z których 7 usłyszało zarzuty kierowania lub udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. W trakcie czynności zabezpieczono środki odurzające – amfetaminę, kokainę i marihuanę, części i podzespoły do samochodów oraz pojazd marki BMW ze specjalną skrytką, która mogła służyć do przemytu narkotyków. 5 osób tymczasowo aresztowano. Nie wykluczano kolejnych zatrzymań. Zdaniem śledczych, część zatrzymanych osób należała do bojówki pseudokibicowskiej Lecha Poznań. Mowa m.in. o mężczyźnie o pseudonimie Damski, byłym zapaśniku i bojówkarzu Piotrze Z., pseudonim Krzywy, czy Marcinie K., który akurat nie był bojówkarzem, ale synem poznańskiego prokuratora. To do Marcina K. miało należeć BMW ze specjalnie przygotowaną skrytką. Stworzony przez nich gang miał działać w województwie wielkopolskim i zachodniopomorskim od 2019 roku, wprowadzając do obrotu znaczne ilości środków odurzających, przekraczające nawet 100 kg. Swoją drogą Piotr Z., pseudonim Krzywy, zaledwie tydzień wcześniej został skazany nieprawomocnie na 14 lat więzienia za udział w uprowadzeniu, pobiciu i zgwałceniu wibratorem mężczyzny, co miało być metodą na jego upokorzenie i zastraszenie, a w konsekwencji wymuszenie od niego pieniędzy. Całość nagrano telefonem. W tym zdarzeniu, do którego doszło w 2015 roku, miało brać udział jeszcze kilka osób. Jednak w większości mieli oni na głowach kominiarki. Udało się zidentyfikować Bartosza N., pseudonim Lola, członka młodej bojówki Kolejorza Young Freaks. Skazano go na 9 lat więzienia. To Lola sprzedał pokrzywdzonemu swój dom, twierdząc potem, że kupujący nie zapłacił mu całości kwoty, w praktyce wymuszając po prostu zapłatę większej sumy pieniędzy niż umówiona. Bartosz N.
żądał 250 tysięcy złotych, a Piotr Z. 70 tysięcy złotych. Obaj nie przyznawali się do winy. Twierdzili, że doszło tylko do pobicia. Dosłownie kilka dni później media w całej Polsce obiegła informacja o ujawnieniu przez policję w ramach śledztwa wszczętego w listopadzie 2020 roku na jednej z posesji w podpoznańskiej Mosinie ponad 250 kg marihuany wartej ponad 10 milionów złotych, które w sprasowanej formie ukryto w workach wśród kilkuset kilogramów świeżych ogórków. Na posesji zatrzymano dwóch mężczyzn w wieku 31 i 34 lat, przeładowujących towar z naczepy ciągnika siodłowego do samochodu dostawczego. Obaj byli wcześniej notowani. Groziło im do 12 lat więzienia. Zostali tymczasowo aresztowani. Jak ustalono nieoficjalnie, jednym z ujętych mężczyzn miał być członek bojówki Lecha Poznań Paweł P., pseudonim Poczwara, a zatrzymania były możliwe dzięki zwerbowaniu do współpracy przez śledczych jednego z gangsterów. Poczwara też zdecydował się na układ z prokuraturą, dzięki czemu 3 miesiące później był już na wolności. Początkowo środowiska pseudokibicowskie nie wiedziały o jego współpracy z policją. Tymczasem śledztwo nabrało tempa i przez kolejne 6 miesięcy wpadło 23 pseudokibiców, z których 14 tymczasowo aresztowano. Nieoficjalnie potwierdzono też, że bojówkarze Lecha Poznań mieli współpracować z kibolami Arki Gdynia. Mniej więcej w tym czasie w półświatku mówiono o zatrzymaniu w Hiszpanii Macieja D., pseudonim Didi, i poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania Daniela A., pseudonim Antol. Ten pierwszy to także dawny bojówkarz Lecha Poznań, który miał brać udział w napadzie na autokary z kibicami Stilonu Gorzów z listopada 2008 roku. Prokuratura w rozmowie z dziennikarzami portalu i.pl zwróciła tutaj uwagę na ciekawe zjawisko. Liczba osób powiązanych ze środowiskami pseudokibicowskimi Lecha Poznań zatrzymywanych w Hiszpanii, a konkretniej w miejscowości Alicante, wzrosła, gdy z lotniska Poznań-Ławica zaczęto oferować w tym kierunku tanie loty. Polacy korzystali z nich i na obczyźnie organizowali sporych rozmiarów plantacje marihuany. Ponoć sam Didi miał w plantację w Alicante zainwestować nawet 1,5 miliona euro. Na jednej z hiszpańskich plantacji zatrzymano też innego, znanego w poznańskim półświatku mężczyznę, Damiana W., pseudonim Donald. Głośno było o nim w 2001 roku, kiedy to w okolicach Poznania napadł na konwój z pieniędzmi. Został postrzelony przez ochroniarza. Gdy już odbył karę za ten czyn, miał uczestniczyć w gangu oszustów. Sam twierdził potem, że przeszedł resocjalizację. Zaczął nawet pisać bajki dla dzieci. Tymczasem w poniedziałek, 22 lutego 2021 roku, Sąd Apelacyjny w Gdańsku, po rozpoznaniu odwołań w procesie gangu Young Freaks 98 z Olafem i Żabą na czele, wydał orzeczenie utrzymujące w mocy wyrok sądu pierwszej instancji z 2018 roku. Tak Mirosław O. został skazany na 2 lata i 8 miesięcy pozbawienia wolności, m.in. za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, organizację ustawek i wprowadzenie do obrotu 20 tysięcy tabletek ekstazji. A Przemysław Rzet na 3 lata więzienia za udział w gangu, organizację ustawek i handel znacznymi ilościami środków odurzających. Olaf nie trafił jednak za kratki, bo przedstawił zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że ma kłopoty zdrowotne związane z nogą i szykuje się do operacji. Jak ustalił portal onet.pl, wspomniane kłopoty zdrowotne z nogą miały być efektem kontuzji podczas treningu sztuk walki, kiedy to Mirosław O. przygotowywał się do kolejnych ustawek. Listopad 2021 roku to zatrzymanie kolejnych 8 osób i późniejsze tymczasowe aresztowanie 6 z nich, podejrzanych o udział w narkotykowej, pseudokibicowskiej grupie przestępczej wywodzącej się spośród fanatyków kolejorza, do której to sprawy w lutym ujęto Poczwarę. Według śledczych, podejrzani przez 7 lat od 2014 roku
mogli przemycić z Hiszpanii do Polski aż 3,6 tony marihuany, 5 kg kokainy i 10 litrów płynnej amfetaminy. W toku czynności na terenie Hiszpanii zabezpieczono dom wyceniony na 1 600 000 zł, należący do jednego z liderów grupy. 9 grudnia 2021 roku nieopodal węzła Emilia na autostradzie A2 miało dojść do ustawki połączonych bojówek Lecha Poznań i Spartaka Moskwa po meczu Spartaka z Legią Warszawa, z Olafem na czele przeciwko grupom pseudokibiców wielu klubów z całej Polski. Na drogach technicznych przy autostradzie zjawiło się 37 samochodów i blisko 140 mężczyzn. Część z nich miała przy sobie maczety oraz inne niebezpieczne przedmioty. Ustawka się nie odbyła, bo odpowiednio wcześniej dowiedziała się o niej policja. 12 grudnia 2021 roku w ręce śledczych wpadł Mirosław O., pseudonim Olaf. Podejrzewano go o przemyt oraz wprowadzanie do obrotu znacznych ilości marihuany pochodzącej z Hiszpanii. Z plantacji, które zorganizował tam wymieniany już wcześniej Maciej D., pseudonim Didi. Gdy Didi nie dostarczał towaru, to Olaf razem z Tomaszem P., pseudonim Miliard, mieli zaopatrywać w środki odurzające poczwarę, przekazując mu co najmniej 60 kg marihuany o wartości 1 200 000 zł. Co istotne, Olaf miał nie działać w grupie przestępczej, ale nie jako indywidualnie. Nie przyznał się do winy, odmówił składania wyjaśnień i został tymczasowo aresztowany. Poza zeznaniami poczwary obciążały go także inne dowody. Obok Olafa w Poznaniu i Plewiskach wpadło wtedy jeszcze 4 innych mężczyzn. Łącznie zabezpieczono ponad 300 kg substancji 3CMC, tak zwany kryształ, 370 tysięcy złotych w gotówce i 2 samochody o wartości blisko 280 tysięcy złotych. Podejrzani usłyszeli zarzuty wprowadzenia do obrotu przeszło 360 kg środków odurzających, wycenianych na przeszło 7,3 miliona złotych. Wszystkie osoby tymczasowo aresztowano. Jak na ironię, jeszcze gdy w październiku 2021 roku pseudokibice Legii Warszawa podczas meczu z Lechem Poznań w stolicy wywiesili transparent „J**ć poczwarę”, będącego już małym świadkiem koronnym, Olaf nie chciał podobnych działań na stadionie Lecha, bo uważał, że Paweł P., pseudonim Poczwara, nie będzie zeznawał przeciwko niemu. Maj 2022 roku przyniósł akt oskarżenia skierowany przez poznańską prokuraturę okręgową do tamtejszego sądu okręgowego wobec narkotykowego gangu składającego się z pseudokibiców kolejorza. Śledczy wskazali w nim m.in. na podstawie zeznań Poczwary, że kibole wyprodukowali, przemycili i wprowadzili do obrotu w latach 2014-2021, działając na terenie Polski, Hiszpanii i Holandii, środki odurzające o szacunkowej wartości około 80 milionów złotych. Na ławie oskarżonych miało zasiąść 37 osób, z czego 18 zarzucano udział w gangu, produkcję, przemyt i obrót środkami odurzającymi, a 19 posiadanie i wprowadzanie do obrotu znacznych ilości środków odurzających. Oskarżonym groziło do 15 lat więzienia. 18 z nich pozostawało w aresztach. Na poczet przyszłych kar organy ścigania zabezpieczyły mienie o wartości ponad 5 milionów złotych. Krótko potem, gdy Lech Poznań triumfował w Ekstraklasie i zdobył Mistrzostwo Polski, na trybunach pojawił się transparent z postacią umięśnionego człowieka oraz podpisem „Nie myślcie sobie, że nas już nie ma”. Oprawa spodobała się wielu osobom, które robiły jej zdjęcia i dzieliły się nimi w mediach społecznościowych. W sprawie szybko głos na Twitterze zabrała wielkopolska policja, również udostępniając zdjęcie transparentu i komentując. Poczwara, Olaf, Miliard, Kajtek, wywodzący się ze środowiska pseudokibiców oraz 33 inne osoby oskarżeni w sądzie o wprowadzenie do obrotu ponad 0,5 tony kokainy, 2 ton marihuany i dużych ilości innych narkotyków. W lipcu natomiast
Podczas rozprawy pseudokibicowskiego gangu narkotykowego Sąd Okręgowy w Poznaniu zamienił się w prawdziwą twierdzę. Zamknięto część ulicy przylegającej do gmachu, do środka wpuszczano nieliczne osoby, przy wejściu założono kraty, przed salą rozpraw przeszukiwano torebki i kontrolowano z użyciem wykrywacza metali. Policja posiadała informację, że może dojść do demonstracji pozostających na wolności bojówkarzy kolejorza. Nic takiego nie miało jednak miejsca. Jeden z oskarżonych o pseudonimie Litwin miał za to zasnąć podczas rozprawy. Jak relacjonował portal Onet.pl, w przerwie jedna z funkcjonariuszek miała go upomnieć, by przynajmniej nie chrapał. Obrona oskarżonych próbowała w sądzie obalić wiarygodność małego świadka koronnego Pawła P., pseudonim Poczwara. Próbowali to robić także sami kibole, śmiejąc się z niego, głośno komentując, czy po prostu mu przerywając. Niektórzy wypierali się nawet znajomości z Poczwarą. Tymczasem pseudokibice będący na wolności wciąż pozostawali aktywni, tak na trybunach, jak i w social mediach. Gdy Lech Poznań w lipcu odpadł z eliminacji do Ligi Mistrzów, wyzywali bramkarza Artura Rutko. Jeden z komentarzy zamieszczony na jego portalu na Twitterze był szczególnie uderzający. Idź się z***dol z***. Kolejna fala krytyki wylała się na kiboli kolejorza pod koniec lipca podczas meczu rewanżowego Lecha Poznań z Dinamem Batumi w Gruzji w ramach drugiej rundy eliminacji do Ligi Konfederacji. Spotkanie zakończyło się remisem 1-1, ale bardziej rzucało się w oczy to, że pseudokibice Lecha Poznań zasiedli w jednym sektorze z fanatykami Spartaka Moskwa, rzucając różnymi przedmiotami w kibiców przeciwnej drużyny, a wcześniej wdając się z nimi w bójkę. Wielu osobom nie spodobało się to, że poznaniacy utrzymują przyjazne stosunki z pseudokibicami z kraju, który wywołał wojnę na terytorium naszego wschodniego sąsiada, Ukrainy. Na koniec sierpnia we Frankfurcie kibole Lecha Poznań chcieli wywołać natomiast awanturę z fanatykami lokalnego Eintrachtu. Przebywali w Niemczech tranzytowo, udając się do Luksemburga na mecz Lecha Poznań z Futbol 1991 Dudleng w ramach eliminacji do Ligi Konfederacji. Blisko 100 osób, wyposażonych m.in. w rękawice, kominiarki i gumowe ochraniacze, rozdzieliła w okolicach dworca kolejowego policja, przepędzając grupy z użyciem pałek i gazu pieprzowego. W trakcie działań dwóch funkcjonariuszy zostało lekko rannych. To już wszystko na dziś. Jeśli zaciekawiła Was historia pseudokibiców kolejorza, czyli Lecha Poznań, możecie zostawić pod tym materiałem łapkę w górę i podzielić się swoimi wrażeniami w komentarzach poniżej. Zapraszamy do zasubskrybowania kanału Podejrzani, a także naszych nowych kanałów Kryminalne Opowieści Świat i Kryminalne Opowieści Historia oraz kliknięcia ikony dzwonka, aby nie przegapić żadnych nowych materiałów. Tej historii można także posłuchać jako podcastu Kryminalne Opowieści na platformach Spotify, Apple Podcast oraz Empik Go. Zachęcamy do skorzystania z opcji wspierania kanału YouTube Podejrzani, za co można zyskać wiele nagród, takich jak wcześniejszy dostęp do nowych materiałów czy specjalnej serii reportaży i wywiadów tylko dla wspierających. Do zobaczenia wkrótce. Czytał Maciej Marcinkowski.